Amen. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Święty Paweł dzisiaj to jest to, co jakoś mnie porusza w tym kontekście tego dialogu, tego słowa, które przychodziło w ciągu tych dni, że Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Według postanowienia swej woli. I chce, żebyśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. A więc Bóg przeznaczył nas, tak jak jesteśmy, z miłości przeznaczył nas, żebyśmy byli Jego synami. Żebyśmy byli Jego dziećmi. Kto jest syn? Gdzie Bóg objawia, Syna swojego. Pamiętacie ukrzyżowanie i setnika, który stoi pod krzyżem? Poganina. Który patrząc jak, jak Chrystus umiera, jak Chrystus modli się za swoich nieprzyjaciół. Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Mówi ten jest prawdziwie Synem Bożym. To jest Syn. Ten, który kocha Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Nie? Kocha całym sercem. Chrystus ma serce przebite do ostatniej kropli krwi daje wszystko. Nie zatrzymuje nic dla siebie. Nie ma jakiegoś, jakiejś, jakiejś rezerwy zatrzymanej na, na czarną godzinę. Na wszelki wypadek. Chrystus kocha Boga całą duszą. Mówi Ojcze w Twoje ręce powierzę moją duszę. Bo to znaczy kochać całą duszą. Nawet jeżeli Bóg zażąda mojego życia jestem gotowy Mu go dać. Nie rozumiejąc czasami, dlaczego, dlaczego dzisiaj mam umierać, umierać w moim małżeństwie, czy dla dzieci, czy przychodzą wydarzenia, czy przychodzi choroba, czy jakaś diagnoza, czy jakieś, jakaś niesprawiedliwość, mówić Amen, jestem gotowy dać moją duszę, bo ufam Tobie, bo wiem, że jesteś dobry, bo jestem Twoim synem i wiem, że jesteś moim Ojcem, Ojcem, który daje rzeczy dobre. I kocha ze wszystkich sił, kiedy ma, jest przybity, już nic nie może uczynić, nigdzie nie może pójść, nie ma już niczego, co mógłby zrobić. To jest dobre takie słowo dla wszystkich, którzy mają już swoje lata. To jest syn. I kocha bliźniego jak siebie samego, kiedy mówi ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ma to właściwe spojrzenie. Patrzy na drugiego, który mu, robi mu krzywdę, zadaje mu ból. Widzi prawdę. Widzi, jak ten drugi człowiek cierpi, jak jest, jak jest spętany przez nieprzyjaciela, i nie może inaczej postąpić. Musi gryźć, musi kopać, musi krzyczeć, musi domagać się swoich praw, musi iść na barykady. Nie może pozwolić sobie. Bo jego serce ściska ta lodowata ręka nieprzyjaciela, który trzyma go w niewoli, który mówi: Nie możesz, nie możesz, patrz jak mało masz życia, przeciekać i przez palce. Nie możesz. Syn ma życie od ojca. Życie, które mu płynie, dlatego może, może kochać nieprzyjaciół. To jest syn. I dzisiaj słowo mówi, że Bóg przeznaczył nas na to, abyśmy byli synami. I może myślimy sobie tak. Dzisiaj jest niepokalanie poczętej, i myślimy sobie tak. Ja tam pójdę tą taką bezpieczniejszą drogą przez Maryję. Bo to jest bezpieczniejsza droga. I za hymn wezmę sobie serdeczna matko. Kiedy ojciec zagniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. jakoś to pójdzie. I nie spotka mnie nic złego, nawet jakby mi miało coś spotkać, to mama mama mnie przytuli, obroni, nic złego mnie nie spotka. To dzisiaj pragnę Was rozczarować, że to nie jest prawda. Dzisiaj Ewangelia mówi jasno: że kiedy Anioł przychodzi z tą dobrą nowiną do Maryi, mówi do niej, że Ty. Urodzisz syna. Nie dziecko takie, które nie będzie w stanie podjąć misji, którą ojciec dla niego ma. Dziecka, który, który, na którym ciągle będziesz jak kwoka czuwać. Ciągle będziesz musiała mu wszystkie trudności sprzed, sprzed jego nóg zabierać, żeby się nie potknęło, guza sobie nie nabiło. Ciągle. Nie. Urodzisz syna. Syna. I będzie nazwany Synem Bożym. I to jest prawda Maryja rodzi Syna. Pamiętacie Ewangelię o Kanie Galilejskiej, że nawet jeżeli przyjdziemy do Maryi, będziemy mieli nasze potrzeby, nasze pragnienia, nasze troski, nasze zmartwienia, to nie usłyszymy od Maryi nic innego, jak tylko jedną rzecz. Pamiętacie jaką? Zróbcie wszystko, Cokolwiek wam powie. Nie ma innej Ewangelii, wiecie? Jeżeli ktoś głosi inną Ewangelię, mówi święty Paweł, niech będzie przeklęty. Jeżeli ktoś głosi Ewangelię dobrobytu, jeżeli ktoś głosi Ewangelię sukcesu, jeżeli ktoś głosi Ewangelię życia bez choroby, bez trudności, bez problemów, niech będzie przeklęty. Nie w sensie przeklęcia go, prawda? Ale w sensie takiego pokazania jak Święty Paweł, że życie takiego człowieka jest przeklęte, bo się zawiedzie. Nie widzieliście wiele razy takich sytuacji? Może nawet w swoim własnym życiu, kiedy przychodziły myśli panie, ale dlaczego ja ci zawsze byłem wierny? Ja ci zawsze służyłem. I to słowo przychodzi dzisiaj, żeby nam pokazać po co przychodzimy do Matki żeby usłyszeć zrób wszystko co on ci powie. Po to przechodzimy do Matki. Nie po to, żeby ona nas od niego, przed nim obroniła, przed tą drogą obroniła, którą Bóg dla nas przeznaczył, przed misją, którą nam wyznaczył. Tylko po to, żeby od Matki otrzymać słowo odwagi. Zrób wszystko co powie, będzie dobrze, jak zrobisz. Jak uczynisz ten krok, jak ryzykujesz swoje życie, i to słowo też przychodzi, żeby, żeby badać nas, żeby nas skrutować, doświadczać, ile w nas tego syna. Bo być może rzeczywiście nie dokonaliśmy apostazji, nie jesteśmy jak ten marnotrawny syn, który powiedział: Dla mnie ty nie istniejesz. Dawaj mi to, co po twojej śmierci do mnie należy. Dla mnie ty już umarłeś. W tym domu nie ma dla mnie życia. Może jak wielu naszych braci to zrobiło i odeszło. Bo nie znalazło życia, bo, bo nie poznało ojca. Może, ale może jesteśmy jak ten starszy syn, który wcale nie jest lepszy od młodszego, wiecie? Bo kiedy tamten wraca i ojciec mu tłumaczy: Zobacz, on był umarły, a żyje, ten mówi mi: Nigdy, ja ci za, całe życie ci służę, całe życie jestem w kościele, nigdy nie przekroczyłem Twojego nakazu. I nic mi nie dałeś, nic z tego nie mam. Pomyśl sobie, ile razy tak mówimy, nie? Nie mówimy tak. A dlaczego tam temu tak się dobrze powodzi? Niewierzący pluje na kościół, robi sobie, co chce, zmienia kochanki jak rękawiczki, albo dokonała aborcji jedną za drugą. A ja zawsze ci, zawsze ci służyłem, zawsze byłem przy Tobie. I mnie dzisiaj spotyka diagnoza stwardnienie rozsiane, albo Kolejne dziecko umiera w moim łonie i nie mogę urodzić dziecka. Jak ten starszy syn! Możemy być w domu i nie być w domu. Możemy być zawsze wierni Bogu i nigdy nie, nie, nie czuć, że to jest szczęście być blisko Boga, że jest szczęście, z łaska, że mogę być w Jego domu. Mogę żyć ciągle w pretensjach i w oskarżeniach słowo, które, które przychodzi, żeby nas skrótować. Bo być może dzisiaj jest właśnie ten dzień, w którym przychodzi dobra nowina, ten anioł przychodzi do nas i mówi wróć do mnie, wypłucz swoje szaty. Wejdź do tego źródła, które ja otworzyłem i tak jak, tak jak Bóg przygotował Maryję, przygotował, żeby była ziemią żyzną dla słowa, które ma się stać ciałem. I żeby ono mogło zrodzić Syna, Syna Bożego, który, którego Bóg objawi światu, który przyciągnie wszystkich do siebie, właśnie wywyższony, właśnie odrzucony, poniżony. To samo łono Bóg otworzył w kościele jest nim Chrzest. Może przyjęliśmy Chrzest jako małe dzieci, może po prostu nikt nigdy nas na poważnie nie wprowadził w bycie synem, może zatrzymaliśmy się na pewnym etapie i na pewnej formie pobożności, pewnej formie nie wiem prawości, że, że nie ukradłem, nie zabiłem, nieco założyłem, no raz mięso zjadłem w piątek, ale, ale to dlatego, że byłem na przyjęciu, czyli na końcu jestem usprawiedliwiony. To dzisiaj Bóg mógł odwagi może trzeba, tak jak Jan Paweł II powiedział, święty Jan Paweł II, że nieważne, czy katechumenat przed, czy katechumenat po chrzcie, Ważne, żeby był. Ważne, żebyśmy poszli daleko. Żeby, żebyśmy się nie zatrzymali. I to słowo także przychodzi wiecie, do mnie, żeby się nie zatrzymywać. Żeby być gotowym dać się Bogu prowadzić ku tej pełni, Ku temu miejscu, ale także przychodzi do mnie jako do, do brata mniejszego i myślę do nas wszystkich, nie? Bo być może my, yy, może ja ponoszę winę, że nie prowadziłem na tej drodze ku temu, żeby, żeby ci, którzy przychodzą, którzy słuchają, których karmię. Którzy przychodzą, spotkać się z Bogiem miłosiernym w sakramencie pojednania, którzy przychodzą tutaj karmić się ciałem i krwią Chrystusa na Eucharystię, że nie prowadziłem do tego, do tego synostwa. Zatrzymałem się na Ewangelii świętego Marka. Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię. I zatrzymałem się na tym, głoszę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale trzeba pójść krok naprzód, bo w Ewangelii Mateusza. Mateusz konkretyzuje to rozesłanie na cały świat uczniów i mówi: idźcie na... Chrystus mówi, idźcie na cały świat i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Nie wystarczy głosić, trzeba zrobić krok naprzód, bo Bóg chce tutaj mieć miejsce swojej obecności, chce mieć swoich uczniów, chce mieć ludzi, którzy są gotowi pójść za Nim. Być Jego synami, bo pragnie objawić swojego Syna. Święty Paweł mówi, że całe stworzenie jęczy w udręce, oczekując objawienia się Synów Bożych. Nie? Tego potrzeba. Nie mu tylko w brzuszku i jak pięknie przy Panu Jezusku sobie posiedzieć. I do nas myślę sobie tak, tak myślę, może to tak jest i do nas, bo. Trzeba wrócić do początku, tak jak święty Jan mówił, oznajmiamy wam to, co było na początku, że my jako bracia mamy wrócić do tego, co było na początku. Co było na początku? Na początku Chrystus z krzyża San Damiano powiedział Franciszkowi co? No, co powiedział? Do czego wezwał? Idź, odbuduj mój kościół. I Franciszek zaczął. Wziął. Wziął kielnię, wziął cement, wziął yy kamienie i zaczął murować po kolei. Ze trzy, kości trzy kościoły odbudował. I może my też zatrzymaliśmy się na tym etapie: administrowania, żeby w papierach się zgadzało, odbudowywania budynków, ale może, może to jest nasz błąd, że zatrzymaliśmy się na tym etapie, że trzeba nam na nowo pójść dalej i z Franciszkiem. Posłuchać Ewangelii, rozesłania. Co to znaczy odbudowywać Kościół? Nie administrować, zarządzać instytucj instytucją, żeby funkcjonowała, być syndykiem masy upadłościowej. Widzimy, ludzie odchodzą, bez tego co tutaj zrobić, jaki dom oddać, co, żeby jakieś pieniądze były na utrzymanie tego wszystkiego, bo to wiadomo, czasy się zmieniają. Tylko rzeczywiście umieć zostawić. Ja tak sobie myślę, kto mądry, niechaj słyszy. Że jeżeli sami tego nie zrobimy, to Pan Bóg za nas to zrobi. Za nas zrobi. I zabierze wszystko. I zabierze to, czego nie chcemy, żeby nam zabrał. Ale to będzie łaska, żebyśmy wreszcie byli tymi, kim mamy być. Synami. Tymi, którzy są gotowi pójść na krańce świata, żeby czynić uczniów, żeby odbudowywać kościół, żeby, żeby było miejsce. Ale do tego potrzebujemy łona. Potrzebujemy naszej matki, która jest obrazem łona kościoła, żeby, żeby kościół, który jest miejscem przygotowanym przez Boga, tak jak przygotował Maryję, przygotował to łono w kościele, żeby nas poprowadziło dalej, żeby mógł się objawić Syn Boży w nas. I wtedy naprawdę będziemy mogli modlić się modlitwą Ojcze Nasz to już ostatnie, modlitwą Ojcze Nasz i będziemy mówili: Ojcze. Abba. Abba. Będziemy mówili do Niego, kiedy, będą, kiedy będziemy w ogrodzie oliwnym, i będziemy mówili: Ojcze, nie chcę tego, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się spełni. Kiedy przychodzą trudności i trzeba będzie umierać, wchodząc w wydarzenia trudne, czy z, w małżeństwie z dziećmi, czy w naszych wspólnotach, czy gdziekolwiek jesteśmy. Nie? I będziemy wiedzieli, kiedy będziemy mówili: Ojcze nasz. Że Bóg nigdy nie stanie po naszej stronie przeciwko drugiemu, bo to jest też Jego dziecko. Nigdy nie będzie naszym pomocnikiem, żeby zwalczyć drugiego człowieka. I będziemy wiedzieli, że to powiedzenie: Wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, jest kłamstwem. I będziemy mogli mówić: Święć się imię Twoje, to znaczy objawiaj w moim życiu Twoją świętość. Objawiaj, objawiaj Ciebie we mnie. To miłość. Objawiaj. Kiedy będą przychodzić sytuacje i, i będziemy wezwani do tego, żeby nastawić drugi policzek, iść tysiąc kroków więcej, oddać płaszcz. I będziemy gotowi modlić się. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Wiedząc, że, że Bóg przewidzi, że Bóg nas będzie sycił, i nie będę musiał karmić się miłością żony, szacunkiem od innych, ciągle wymagając, wymagając, bo umrę z głodu, bo mi życia zabraknie. Będę na serio potrafił tak jak Bóg przebaczyć, zapominając, i nie będę wchodził w pokusy sam, wiedząc, że Chrystus jest po mojej prawicy i prawdą jest, nie? Prawdą jest to, 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 co dzisiaj w Księdze Rodzaju jest powiedziane, że On zmiażdży ci piętę. I będziemy utykać z całą naszą słabością i kruchością. Ale będziemy tak jak Jakub, który potrafi oprzeć się i będziemy mogli mieć nowe imię, które jest Izrael, mocni w Bogu. I w ten sposób będziemy mogli być tym, czego cały świat oczekuje. I Chrystus, i będziemy mogli w naszym ciele uzupełniać to, dopełniać tego, czego brakuje męce Chrystusa. Tej miłości, która ma się objawić tu, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w naszym świecie.